Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań. Co za radość, gdy saniami można jechać w dal. Hej! Dzień 21. Pędzi, pędzi rydwan w łajewnickim lesie. Hej! Tam wyskoczy dziczek, a tam wiewióreczka. Co to będzie? Co to będzie? Nic nie będzie. Rym zgubiłem. Nie dorymuję do taktu w serce. Aż do końca. Jeszcze mój kochany rym podpowiadam. Pędzi, pędzi rydwan w łagiewnickim lesie. Hej, tam wyskoczy sarna, a tam wiewióreczek. Hej, tam wyskoczy sarna, a tam wiewióreczek. Tak to wygląda jednorożcowo. Proszę bardzo, zostały mi ukradzione wszystkie jednorożce. O, tu się dzieją czary. Proszę, kto tu się umie w tym domu rządzić? No, głoskanie na cztery ręce odchodzi. O, nogi. Piątami. I czekamy na premierę z jednorożcem. Życie ciastkami. Mamy to. Młode robi tosty. Pachnie mozzarellą. Ach, tak. Dajcie z szafy. Z szafki? A wy z marni. Come on. Co nie tak? Nie do łóżka. Okej. Okay. Tosty nie do łóżka. Tosty na stół. Jak tutaj nagrywamy, ja sobie muszę kawę zrobić. Już nagrałaś tosty, można zjeść? Można już zjeść, już nagrałam tosty. Który mój? Obojętnie, ja na tym, nie obojętnie jednak, jednak nie obojętnie. Czekajcie, bo znowu mi uciekacie. No, teraz lepiej, ja w piżamie, ja przepraszam, ale mam tosta. Teraz spróbujemy, bo z czym jest tost? Z mozzarellą. Tak. No tak, dobry. Ale zwykły ser by się przydał. Także tak. Chcę zrobić coś ciepłego. Nie ma innej herbaty. Ta jest bez imbiru chyba. Sypana, jakbyś chciała. Ta jest z imbirem. No to trzeba pogrzebać. Jakieś tam herbaty. No, jakieś tam. Jakieś tam herbaty są. Dobra, wstawiamy wodę. I robimy herbacianą herbatę. Kot już jest, ja jeszcze się nie uczesałam, tylko się rozplątałam z warkoczy. Zajrzałam, czy mam minimum wody, bo tak zaczęło szybko strzelać. To sobie zrobię jakąś herbatę. Nie ma nic, co bym sobie zrobiła. To może sobie kawę zrobię jednak. Może się przydam właściwie trochę kawy o poranku, bo to do szkoły jeszcze trzeba iść, wyjścia nie ma, a pewnie połowę dzieci nie przyjdzie, bo to z rodzicami na zakupy. Niemniej nauczyciel w szkole być musi także. O, zalewamy. Kawka zalana. Szusz się odmacza. Kompotowy. Czy grzyby? Grzyby. Jeszcze mam ci szusz kompotowy. Ile żarty tost? No bo przecież po co inaczej. Tak wygląda poranne ogarnianie rzeczywistości. Co? Szkoła kwiczy. Brigitko,
Przestaw poduszki na dzień, tryb nocny albo dzienny. Dzienny. To jest dzienny. Już jest przestawiony. A, rozumiem, to jest tryb dzienny poduszki. Zaraz też te. Wczoraj w Actionie taki ładny zeszyt. Proszę, pierwsza strona, można wpisać imię. I papa, mamy marginesy zaznaczone. I mamy długopis. Przede wszystkim jest taka okładka miękka, a jak skórkowa. I złote ranty. No śliczny był. Hejho. Hejho, jakoś was postawię. Chciałam, żeby to stało tak w miarę stabilnie. Jesteśmy. Pogoda, słuchajcie, iście marcowa. Mamy 10 stopni. To nic nie dało. Mamy 10 stopni. Naprawdę ładnie. No to nie narzekam na grudzień. Naprawdę jest dobrze. Właśnie samochód zjechał, ale spoko. Dobra. Trochę nastraszyłam, bo pojechałam do tyłu, ale musiałam wycofać, żeby pojechać do przodu. Prawo parkingów, takie tam. Super. Ja się do szkoły nie spóźnię, widzę. Zaraz za to wy będziecie chyba latać w tą i z powrotem. Bo niby stoi... O, sorry, właśnie. Niby stoi stabilnie, a dupa Jasiu karuzela, że tak powiem. Jeszcze może będzie kapusta na ryneczku. Wiecie co, muszę zadzwonić do Edyty albo jej wysłać ten maila, bo pewnie... maila. Wiadomość, bo pewno nie wzięła telefonu. Poszła do fryzjera. Nie jest dobrze, kochani, nie jest dobrze. Latata mi jak nie wiem. O! I ja barotnie pooglądają nam. Tak postoi, może tak postoi. Jeszcze jakby ostrość zebrało, to już by było dobrze. Zbieraj ostrość. Ach, jestem. No słuchajcie, siwy dym Niemcy na motorach, jak zwykle. A czy ja nie wiem, czy to ja mam tak przed świętami, czy po prostu tak jest z moim trybem, że zawsze coś na szybko do zrobienia, jeszcze coś się dzieje, jeszcze coś się dzieje, jeszcze coś się dzieje, dawaj. A jak za mało roboty, to trzeba sobie dołożyć. Fajnie się wtrybiłam w te vlogmasy, powiem wam. Dobrze mi się to wszystko robi. Lubię. Także strasznie się cieszę. Nie wiem, chyba trochę pociągnę nawet te vlogmasy. Może dalej niż sam vlogmas. Tak fajnie się dla was nagrywa. Zawsze można trochę głupot w samochodzie poopowiadać w drodze do szkoły. W tak zwanym międzyczasie. Aż jestem ciekawa, jaki stan rzeczy w szkole zastanę, bo w tamtym roku to chyba była jedna osoba w szkole. Z tego względu, że no, dzieciaki już z rodzicami, no wiadomo, zakupy, nie zakupy, już tam rodzice szaleją, że tak powiem, ale to zacnie. Ale swoje godziny trzeba tamten i tym bardziej, że są jasełka tych maluchów, a tam przybierzeli do Betlejem ewidentnie do zagrania. Także tak. Zobaczymy. Trening, próbę zrobimy, żeby pośpiewali. A potem są ich jasełka, także zobaczymy, co tam wymodzili. Bo dzieciaki, jak się uczą ról na pamięć, jak rodzice nie przypilnują, to kiepsko. Ale myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie dobrze. Naprawdę 10 stopni. Słoneczunio.
Słone czunio, jest zacnie i pięknie. I nie brakuje mi śniegu, nie musiałam skrobać szyb. Rewelacja. Tym bardziej, że strasznie trzymam kciuki za to, żeby na niedzielę było ciepło. Bo w niedzielę wybieramy się do Petersoni i do Wrocławia generalnie. Ten jarmark przedświąteczny ogarnąć. Także po prostu fajnie by było, gdyby nie było zimno, bo fajnie się ogarnia w atmosferze plus 7 niż atmosferze minus 10. Także na pewno. I to tak i przyjemniej, i mile, i sympatyczniej. Także tak trzymam kciuki, żeby było ciepło. No. Dzisiaj jest taki plan, zobaczymy czy do zrealizowania, żeby prezenty pakować. Bo mam je wypakowane w takie szare torby, to znaczy porozkładane, co dla kogo. A teraz, żeby to jakoś ładnie zapakować, żeby to ręce i nogi miało. To mam nadzieję, że się uda. Brigita się zaoferowała, że będzie pakowała. Mamy taśmę klejącą papiery. Znaczy mamy dwa papiery. Coś podejrzewam, że to może być mało. Ale myślę, że może jeszcze coś w Biedronce uczknę czy coś, dlatego że jestem umówiona, że tą kapustę trzeba kupić. Żeby w tej Biedronce tą kapustę zakupić, żeby to już pogotować pewne rzeczy. Piątek. No, a potem się przywiezie, wystawi i tyle. Do gotowania będzie super. Także powiem wam, będzie się działo jak to przed świętami. A to jest fajne. I powiem wam, że jedno najważniejsze, żeby robić to bez gonitwy wielkiej. Tylko po prostu coś sobie tam zaplanować po trochu. Nie musi być nic na tip top, nie muszą być te okna umyte dla Jezusa, naprawdę. Byleby się cieszyć tym, że coś tam właśnie razem się robi. To jest fajne, tak? No bo jak zapiernicza jedna pani domu i robi wszystko, a reszta przyjdzie się nażre, no to faktycznie świątecznie. No tak świątecznie, że klękajcie narody. Ale jak tak, jeden przytarga choinkę do domu, nie wiem, dzieciaki ubiorą, pani domu gotuje tą kapustę z grochem, tak? I każdy coś robi, to jest fajne, dzieciaki posprzątają swój pokój, potem, nie wiem, małżonek napali w piecu, to się nazywa przedświąteczna radostka, to się nazywa, także tak, a jak tak tylko jedna pani domu robi wszystko, to nic szczególnego, nic fajnego i dziękuję bardzo. Także tak po mojemu to trochę tak wyglądam. A, znowu nie mam gdzie zaparkować. A, to tu zaparkujemy. Czyli w polu. A jeszcze się cofnę. Będę miała 5 metrów bliżej, żebym się nie zaszła. No, ale tak przynajmniej tu jest wyjeżdżone i przy krzeczorach to może nikt nie będzie wrzeszczał. Lecimy do szkoły, to ja się z wami żegnam i się zobaczymy pewnie potem. Pa, pa, pa. A my mamy tematykę dowolną dzisiaj i widzę, że już wiosna jest, że już nie jest zima. Wiosna! A, nie wstydzę się tego. A tam malują malunki. Pokażcie. Mam strażaków. Aha. Lot balonem. O, proszę. Super. Przyjdź na świat niebieskie, rąbią swoje na niebieskie.
wyglądają w ten sposób, że mamy mnóstwo tarefr. Cacuszka, idę ustawiać książki. Tutaj w biurze, w regale mam ukryty kącik książkowy. Czekajcie, bo nawet mam gitarę tutaj. Żeby nie było. Gitara jest. Super, kącik książkowy i na razie 1000 książek. Tak wygląda, tu mam jeszcze trochę miejsca. A potem przelecę na półkę wyżej, tylko taką, która ma deskę. No właśnie. Książeczki ezoteryczne. Tak to będzie. No, niech są sobie. Mam 3 torby. No i w sumie wszelkie moje książki zmieściły się w półeczce. Tu stoi jedna, bo jest ładna. I tutaj w tej małej na dole. Tu mam jeszcze karty. Tak na zasadzie medytacja kryształów. Ale też trochę wygląda książkowo. Dary świata elfów i Lenormandy orakle. Już to zrujnowało chyba. One właśnie wylazły. Wielkie pudełko mało Lenormandy, nie? Ale to też dostałam od kogoś, kto się chciał kart pozbyć. O. I zobaczcie, tak to wygląda. Czyli jedna półka, tutaj druga, już mam wszystkie książki, co miała w domu przeniesione. To w ogóle jest magia. Tyle półek wolnych. No, to ja po prostu nie miałam gdzie trzymać, dlatego był styfo burdello. Tak, to jest okej. Okay. Gdzie jeszcze odstawić gitarę? Tutaj bardzo dobrze wygląda. I patrzę, że nawet można sobie super z wami porozmawiać. Jest wygodniutko, wygodnie. Jeszcze znalazłam christmasową poduchę, na której można pogadać. Poduchy, fajna rzecz. Echo. Super, słuchajcie, przeniosłam wszystkie notesy i wszystkie książki. I wam pokażę, jak się fajnie pusto w szafce zrobiło. Tak naprawdę. Ale jestem zachwycona, bo tutaj naprawdę ja zrobiłam takie głębokie półki. Sorry, coś mi uwiera. Zrobiłam głębokie półki, zrobiłam no taki regał porządny, powiem szczerze. I to jest najfajniejsze, że w zasadzie to, co tam mi zagracało, w sensie takim, że naprawdę wyglądało, jakby tego milion kilometrów kwadratowych zajmowało, to tutaj 3 półki po prostu i nie ma rzeczy. Także ja jestem zachwycona. Dobra, słuchajcie, lecę dalej, bo jeszcze mam parę rzeczy do poskładania i prezenty do popakowania dzisiaj. Także tak, też jesteście w Narni, chciałam powiedzieć. W ogóle te szafki będą rewelacyjne na to, żeby wstawiać aparat i do was rozmawiać. Tu mam miejscówkę, tam mam miejscówkę. No w ogóle się porobiło. Wiecie co? Czek, to już wstyd powiedzieć, ale to jest normalnie tak, się ze slumsów, z tych bloków gdzieś wyjdzie, się czek zachwyca. To nie jest duży dom, ale się czek zachwyca, że w ogóle miejsce jakieś. To jest przerażająco straszne. Z tego względu, że tak powinno być normalnie. Żeby nie było tak, że się człowiek stresuje, że nie wiem, tu chodzi po tych pudłach, tu świeczka, tam coś. Tu nic nie ma. To jest pusto. A jest połowa rzeczy przeniesiona. To jest po prostu magia. Magia. Ja jestem w szoku, ale strasznie się cieszę, że też te półki są takie naprawdę. Tu sobie postawię. Miejscówka, mogę robić pogadankę. Super. Zachwycona jestem. O, obrusik już mamy. No właśnie, mamy obrusik, co by go zategować i tu mamy podkładki pod te, co dostałam wczoraj na okienku, ale również mam, bo zakupiłam deskę, ale ta deska jest, słuchajcie, komień, można gorniki stawiać, bardzo mi się podoba, no i też 2 deski ze krzona w sumie, ale one też będą takie, że można garnki postawić, także patelnia z biedry, gdzie one? No właśnie, jeszcze patelnia. Nie wiem, bo ja gdzieś garnki miałam, ale też ten. Ale w każdym razie patelnia jest zakupiona i jest spoko. Ja muszę jeszcze to jakoś zgromadzić gdzieś, bo to nie może tak stać. Nie wiem, czy półeczka, czy po prostu na przykład. Zamiast szklanek, nie jak się gotuje. Rozumiesz? Czy tam coś postawić takiego? Tak. No ale sól i pieprzniczka. Zacna.
Mam, posiadam, bo nie miałam, nie posiadałam. Mają ryjka. Mają, także... A może daj tą białą, ja sobie tu położę tę. Nie? Tak? Zobaczymy, chociaż tak na razie, bo to... Mało jakoś tak ładnie wygląda. Nie wygląda ładnie, bo to jest doszawkowa w sumie. Mało wizyjna, to rozpodobnie mało ekonomiczne. W ogóle mało wizyjna. No ona jest dobra do talerzyków. Tylko tych śrubek nie mamy, musimy te śrubki skołować. Gwiazda jeszcze żyje. Zapalniczki, one są dobre, to idą do zapalniczek. Znaczy do rzeczy pod tytułem jesteśmy w kuchni. O, o tu mamy jednorożcowe ciastki. O, kawa nie przesypana. W ogóle bez sensu, żeby kawa była. Trzeba będzie jakąś tą, no nieważne, whatever, na razie niech będzie. A, wiecie, zanim się poustawia w kuchni, to wiecie jak to wygląda. Siwy dym. To jest do zmywaczem, a mu trzeba mieć zmywać. Ale patela uważam, no nie wiem, no jakoś się tego karpie odsmaży chyba. No. Idę na górę, bo Bridget się zamknęła i pakuje prezenty po tajniacku i po cicho ciemnemu. Zobaczymy jaki idzie. Będzie pełno pod choinką. Hello, Bridget. To jest jeszcze do zapakowania. Jedno. No. Idzie coś? Tam już popakowane? Nie, to ja z tego, że... A, dobra. I tutaj tak mamy, fajnie. Proszę bardzo. Są bardzo niekształtne prezenty, więc niestety tak to wygląda. Tu mam jeszcze wieniec do zrobienia, ale to się Brygida tym zajmie. W szufladzie są haczyki. Trzeba będzie jakąś nitkę, wstążkę i się powiesi na drzwi. Będzie normalnie po amerykańsku. A tu mam moje wszystkie możliwe możliwości sadłowe. Muszę zrobić parę rzeczy. No i trochę odpoczynek w domeczku. Po przyniesieniu wszystkiego Brydzia pakuje. Brydzia będzie robić wiamuszek, ale to już jej nie puszczę na górę, tylko tutaj, żeby ją trochę sfilmować. Tak to ten. A ja się biorę za pisanie różnych rzeczy. Także chwilę odpoczynku. Dorota, Dorota, poczekaj na mnie, ja lecę do ciebie na nadświetlną, już, że tak powiem, się objarowuję. I lecę do ciebie. Lecę. Byłem po stoiki. Znaczy kupiłem gałązków mnóstwo, będę sam robił stoiki i na grobach u babuszków. Ale mam wytrzeszcza. Jak stary ropuch normalnie. O czym szumią wierzby. Opowiem wam dzisiaj dzieci bajeczkę, jak kot palił fajeczkę i zjarał całą choinkę i bombków nie będzie. A też zawal nam makijaż, a co? Boże, i błysk w oczach. Od razu lepiej, nie, Kasia, z makijażem? No, normalnie szalejemy. Grzesiu, pokaż się bliżej. Zdejmij tą czapkę. A ty co, Katarzyna? Wyłamujesz się z naszego teamu wariatów? Że niby nie taka, że niby nie wariata, co? Trutu, tutu, pęczek drutu, nie ściemniaj, tylko dołączywuj, bo czasami trzeba zgłupieć, żeby nie zwariować. No, proszę mi tu nie ściemniać. Siostra Katarzyna, Joanna, wzywam cię do wariatowania. Co jest z wami, dziewczęta? Więc z Lidlem a Biedronką trzeba się tutaj trochę bawić.